Dzień dobry Państwu. Jest rok 966. Nasza kolejna podróż zaprowadziła nas do kraju pierwszych Polan, a dokładniej do ogrodu Mieszka, o którym zwykło się mawiać niewiele, a właściwie nic. Do czasu na pierwszym planie możemy zaobserwować poddanych Mieszka oraz ich codzienne życie. Gdy wtem pojawia się posłaniec z Czech. Rozmawiają długo o ślubie z Dobrawą, czeską księżniczką, przyjęciu chrztu i korzyściach z tego wynikających. Gdy obie strony zaakceptowały warunki, Mieszko odprawia nałożnicę i ucisza swoich poddanych. Aby zawarta umowa mogła wejść w życie, do Mieszka przyjeżdża biskup wraz z Dobrawą. Ich małżeństwo jest równoznaczne z przyjęciem przez Polskę religii chrześcijańskiej. Nasz kraj zaczął się liczyć na arenie międzynarodowej, a poddani Mieszka uczyli się czytania i pisania. Każde z naszych plemion ma swoje własne bóstwa. Na czele tych plemion stoją starcy, którzy skłonili przed tobą głowę, ale wśród swoich rządzą się po swojemu. Tu musi być jedna myśl, jedna wiara, jedna ręka. Pójdziemy na północ, na południe, na wschód i zachód. Dojdziemy do gór i morza. Rozciągniemy naszą dziedzinę tak, że i w 10 dni koniem nie przejedziesz. Nasi sąsiedzi będą na nas patrzeć ze strachem i czcią. Ale do tego potrzebna jest jedna rzecz.
Książę Mieszko I podjął arcytrudną decyzję. Zerwie z wierzeniami przodków, przyjmie chrzest i zaprowadzi na swej ziemi chrześcijaństwo. W naczelnych grodach każe zbudować kościoły i pałace jak tu, na Ostrowie Ledwickim. W Wielkopolsce, pomiędzy Poznaniem a Gnieznem, rozciąga się Jezioro Lednickie. Największa z czterech wysp, jakie się z niego wyłaniają, to Ostrów Lednicki. Miejsce niezwykłe, kryjące wiele tajemnic związanych z początkami Polski. Teren ten objęty jest ochroną Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, którego naukowcy prowadzą badania nad przeszłością wyspy. Wysokie jeszcze dziś na 10 metrów wały ziemne osłaniają dawny majdan grodu, na którym stoją relikty kamiennej budowli, uznawane niegdyś za pozostałości pogańskiej świątyni słowiańskiej. Odkrywane przez archeologów na wyspie i w wodach jeziora zabytki przynoszą coraz więcej odpowiedzi na pytania o dzieje Ostrowa Lednickiego i jego rolę w historii Polski. Kiedy zbudowano mosty, których resztki tkwią na dnie? Dla kogo wzniesiono kamienną budowlę na wyspie? Czy to tu, na Ostrowie Lednickim, Mieszko I przyjął chrzest, a Bolesław Chrobry gościł cesarza Ottona III? Do kogo należał zbrojny arsenał wydobyty z głębin Jeziora Lednickiego? Na Ostrowie Lednickim przetrwało znacznie więcej zabytków niż w innych grodach Piastów. W połowie X wieku centrum terytorium pod władzą Mieszka I była Wielkopolska, a Ostrów Lednicki leżał przy strategicznym szlaku pomiędzy Poznaniem a Gniezdem. Ród Piastów rozpoczął budowę nowych grodów, które miały zdominować dawne ośrodki plemienne. Książę szybko podporządkowywał sobie lokalnych naczelników i powiększał terytorium państwa gnieźnieńskiego. Wraz z budową nowych grodów konieczne było zapewnienie im obsługi i zaopatrzenia w produkty żywnościowe oraz rzemieślnicze. Dlatego najbliższe okolice zasiedlano ludnością sprowadzoną z zewnątrz, także jeńcami z wypraw wojennych. Tak powstawały osady służebne do obsługi elit zamieszkujących gród. W okolicy Jeziora Lednickiego archeolodzy z Muzeum Pierwszych Piastów stwierdzili zaludnienie wyższe niż na sąsiednich ziemiach. Potwierdza to, że od połowy X wieku rozwijało się tu zaplecze gospodarcze grodu na Ostrowie Lednickim, który w czasach, gdy nie było jeszcze stolicy, należał do naczelnych grodów księcia. Największe emocje naukowców budzą do dziś relikty kaplicy, najstarszego, tak dobrze zachowanego zabytku chrześcijańskiej architektury kamiennej Polan. Badacze nie znaleźli tu śladów ołtarza. Ten fakt, jak i odsłonięta w kaplicy studnia, naprowadziły na trop sensacyjnego odkrycia. W południowym ramieniu budowli, na poziomie najstarszej posadzki, zidentyfikowano starannie wymodelowany, płytki basen, wykonany, tak jak i cała posadzka, z gipsu jastrychowego. Analogiczny odkryto od strony północnej. Jego unikatowość i artystyczna jakość stwarzałyby odpowiednią oprawę dla ceremonii książęcego chrztu. Jednak zapewne nigdy nie da się dowieść, ani też zupełnie zaprzeczyć, że chrzest Mieszka I, a zarazem symboliczny chrzest całego państwa, dokonał się właśnie tu.
Dlaczego Mieszko przyjął chrzest? Powodów było kilka. Wielkim zagrożeniem dla państwa Mieszka I był sojusz między arcypogańskimi Słowianami połabskimi a Czechami. Książę poprzez chrzest, a następnie małżeństwo z księżniczką czeską Dobrawą rozbił ten groźny pakt. Mieszko wiedział też, że coraz więcej narodów, państw przyjmuje chrześcijaństwo. Jeśli sam nie doznał cudownego nawrócenia, to rozumiał, że czas pogaństwa mijał. Obok budowli monumentalnych, palacjum z kaplicą i kościoła grodowego, prace wykopaliskowe odsłoniły pozostałości zabudowy drewnianej, usytuowanej tak, by na środku grodu pozostał rozległy dziedziniec. Do podstawowych zajęć ludności wsi służebnych należało rolnictwo i hodowla. Do orki wołami używano radeł z okuciami żelaznymi, co na Słowiańszczyźnie północnej było jeszcze rzadkie. Jak wykazały badania paleobotaniczne, znaczne obszary wokół jeziora Lednickiego obsiewano żytem i prosem. Bardzo ważną rośliną uprawną był len. Z jego nasion wytwarzano olej. Siemię lniane było zdrowym pożywieniem i cenionym środkiem leczniczym. Z lnu pozyskiwano także włókna służące do produkcji tkackiej. Spośród warzyw uprawiano rzepę, kapustę, groch i bób. Z owoców jabłka, grusze, wiśnie, śliwy, a nawet brzoskwinie i winorośle, bowiem w okresie wczesnego średniowiecza panował w Wielkopolsce klimat cieplejszy i bardziej wilgotny niż dziś. Zwierzęta, które trafiały do grodu, pochodziły z danin ludności oraz ze stad hodowanych we wsiach służebnych. Ich nazwy, związane z hodowlą, często przetrwały do dziś, jak na przykład kobylniki, świniary czy owieczki. Z zapisów kronikarzy wiemy, że w tamtych czasach na ziemiach polskich hodowano owce wełniste, które według danych archeozoologicznych przypominały nasze współczesne świniarki i wrzosówki. Były to owce niewielkie, dające niewiele mięsa, jednak ich skóry nadawały się znakomicie na kożuchy. Także krowy były dużo mniejsze niż dziś, a nawet wcześniej w epoce neolitu. W warsztatach kowalskich wyrabiano narzędzia do pracy i broń. Ostrów Lednicki był prężnym ośrodkiem gospodarczym w coraz silniejszym państwie Mieszka. Chrześcijańscy duchowni przybyli z czeską księżniczką Dobrawą w 965 roku, przynieśli na nasze ziemię znajomość łaciny. Jednak sprzed XI wieku przetrwały tylko nieliczne zapiski odnoszące się do terenów Polski, powstałe głównie w ościennych krajach. Dlatego bezcennym źródłem wiedzy o początkach państwa Piastów są odkrywane zabytki. We wnętrzu i w otoczeniu kościoła grodowego na Lednicy odkryto jeden z najstarszych i najbogatszych zbiorów przedmiotów kultu chrześcijańskiego z naszych ziem. Do najcenniejszych należy relikwiarz na fragment drzewa Krzyża Chrystusowego, zwany Stauroteką o pochodzeniu bizantyjskim. Jest najstarszym z relikwiarzy tego typu znanych z obszaru naszych ziem. Wyjątkowy jest też zdobiony grzebień z kości słoniowej, służący kapłanowi przed liturgią kościelną. Odkryto także pozostałości skrzyneczki, jakich używano w tym czasie do przechowywania relikwii z charakterystyczną ornamentyką okładzin. Pięknym zdobieniem, typowym dla wczesnego średniowiecza, wyróżnia się również pozłacane okucie księgi liturgicznej. Oh!
Od Bałtyku po Biewątu krzyż tkwią korzenie naszej polskiej wiary. Przez Mieszka Chrzest jesteśmy krajem chleba, silnym miłosierdziem Pana. Od Bałtyku po Biewątu krzyż tkwią korzenie naszej polskiej wiary. Przez Mieszka Chrzest blask. Nadzieja pomaga odkrywać zmagań sens, a miłość, miłość jest największa, potrzebna do życia jak chleb. Od Bałtyku po Biewątu krzyż to był pamiętny rok. Inne gdzieś przepadły, okrył je historii mrok. Gal Anonim spisał to, co najważniejsze jest. Mieszko książę Polan przyjął chrzest. 10,5 wieku przeminęło tak jak myśl. Dzisiaj to już wczoraj, jutro się zamienia w dziś. Tyle się tu wydarzyło, tyle zabrał czas, lecz to jedno pozostało w nas. Ja wierzę, mocno wierzę, jak rycerze ci sprzed lat, wiarą świętą, jak Orlęta, jak żołnierzy naszych kwiat. Moja wiara, pieśń prastara, jest mi tarczą, to mój miecz. W niej ojczyzna, krew i blizna, pospolita, wielka rzecz.